Przekroczenie murów zakładu karnego to chwila, w której zmienia się całe dotychczasowe życie. Czas spędzony w więzieniu ma dać do myślenia i przede wszystkim być karą za popełnione przestępstwa. Tym razem na potrzeby programu to ja wcielę się w rolę nowo przyjętego więźnia. Załóżmy, że mam spędzić w tym zakładzie karnym równy rok. Czy zabrałam wszystkie potrzebne rzeczy i jaką drogę będę musiała przejść, nim trafię do swojej celi? Proszę, halo! Dzień dobry, chciałam się zgłosić na odbycie kary. Proszę bardzo. Czy jakiś dokument pani posiada? Dowód osobisty. Poproszę. Proszę? Pani Wasilewska Kinga, tak? Tak, zgadza się. Czy posiada pani jakieś przedmioty niedozwolone? Telefon komórkowy, broń palną, broń białą, środki służące do bezwładniania, na alkohol, narkotyki? Telefon komórkowy mam przy sobie. Oprócz telefonu komórkowego jakieś pieniążki? Pieniądze także. Środki higieny osobistej, żywność? Mam i żywność, i na przykład szampon, także też mam środki higieny. Zmierzę pani temperaturę. Czy miała pani kontakt z osobą zarażoną? Jakieś objawy występują, duszności, nie. Bóle głowy, klatce piersiowej, gorączki nie ma? Nic tak? Takiego nie. Proszę, aby pani tutaj położyła plecak swój. Mam tutaj w środku w kieszeni telefon, pieniądze, mam poproszę je wyjąć? Poproszę wyjąć tutaj, tak? Na dobrze. Wierzch. Można powiedzieć, że jesteśmy na pierwszym etapie, przez który musi przejść nowy osadzony, czyli kontrola. Co tutaj się sprawdza? Jest to urządzenie do prześwietlania bagażu. No możemy zobaczyć, czy coś tam nie zostało ukryte, o co wcześniej pytaliśmy. Telefon rozumiem, że mieć nie mogę, ale pieniędzy także? Może pani mieć pieniążki. W przeciągu 3 dni będzie miała pani możliwość wykorzystania ich w tutejszej kantynie. Czego pan przede wszystkim teraz szuka? Środków łączności, tak jak tutaj telefon komórkowy, materiałów wybuchowych, broni palnej, narkotyków. Metale przykładowo są tutaj zaznaczone kolorem niebieskim, widać tutaj już pokrótce, są to suwaki jakieś od kurtki, tak? Jakiś kluczyk jest, możemy sobie zobaczyć obraz w kolorze czarno-białym. Czyli rozumiem, że już w tej chwili pan widzi, że mam z sobą przedmioty, których nie powinnam zabrać do zakładu karnego. Tak, widać takie przedmioty. To miejsce, w którym mieszają się wszystkie emocje. Jedni przechodzą tędy, by wejść do więzienia na miesiąc, rok czy długie lata. Inni, by usłyszeć, jest pani wolna. Na swojej drodze spotkałam tych, którzy po odbyciu swojej kary przeszli przez ostatnią kontrolę. Będzie pani dlatego, że pani kara została wykonana w całości? Tak. Pani depozyt? Dowód osobisty, świadectwo zwolnienia wydawane w jednym egzemplarzu i z godziną 12.00 jest pani osobą wolna. Na pewno ogromne emocje są. Są. A gdzie pani teraz będzie mieszkać? Ja Warszawą jeszcze, Garbolin, że... Ktoś po panią przyjedzie? Nie, sama jadę. Ma pani to wszystko zorganizowane? Wie pani gdzie iść? Tak, wiem. I co teraz panią czeka na wolności? Ktoś na panią czeka? Czeka. Kto? Kukubli. Bardzo mnie kocha. Za rok będziemy brali ślub. Jakbym mógł, to by nawet do mnie były przyjechał, to jest za daleko. To są ogromne emocje dla mnie. A czemu pani trafiła tutaj? Ale ty! Przez głupotę, bo kolega mi namówił, żebym bankomat pilnowała. Nie dopilnowałam godzin. Bo zamiast godziny pilnować to... No i przez to się znalazłam, nie? Alkohol też panią alkohol zgubił. Alkohol też. To byłam na tym, na odwyku. Te trzy miesiące i dobrze było. No mam nadzieję, że teraz już nie będzie tego, co miało być. To jest taki, nie wiem, na taki
przesąd, że po wyjściu do kodu karnego łamie się, łamie się szczoteczki i za siebie, żeby tutaj już nie wrócić. Żeby tutaj nie wrócić i mieć spokój od tego miejsca. I nie wrócicie już tutaj nigdy. Nie, nie. Już mamy taką chyba nauczkę, już, że już nie wrócimy. Starczy. Tu już widzę jedzenie, także takich rzeczy nie może pani posiadać. My nie wiemy, co w tej puszce jest. Także no, musielibyśmy ją otworzyć. Tutaj widzę maszynka do golenia, również taka rzecz jest niedozwolona. To można kupić w kantynie, tak? Tak. Tu widzę różaniec, tak. Różaniec jest dozwoloną rzeczą, także jest to, jest ok, tak. Czy jest możliwość odesłania tych niedozwolonych rzeczy do swoich bliskich, do swojej rodziny? Tak, oczywiście, za zgodą dyrektora jednostki istnieje taka możliwość, aby dane rzeczy zostały odesłane do rodziny. Proszę, aby pani przeszła przez brameczkę, tak, i wróciła do mnie. Dobrze. Z powrotem poproszę. Twarzą do ściany stajemy, rączki na ścianę poproszę położyć. Tutaj widzimy, że wkładki są na stałe przymocowane do obuwia, także nie możemy ich wyjąć. No muszę przyznać, że ciężko jest mi odnaleźć się w tej sytuacji, bo słyszę za sobą różne odgłosy, słyszę, że coś pan robi z moimi rzeczami, a ja patrzę się cały czas przed siebie, właściwie w ścianę, ale chyba osadzeni muszą przyzwyczaić się do tego stanu rzeczy, bo kontrole wszystkie podczas ich pobytu w zakładzie odbywają się w ten sposób. Oczywiście, dana kontrola musi być tak przeprowadzona, aby osadzony też nie patrzył nam na ręce. Na pewno wtedy mamy większą koncentrację, żeby jak najlepiej wykonać swoje obowiązki. Czy to też ma zwiększyć bezpieczeństwo funkcjonariuszy? Tak. Tu na prawo proszę. Proszę usiąść, zaczekać. Poczekamy na funkcjonariusza z działu ewidencji, który dokona dalszych czynności, tak? Tak. Czuję, że to jest takie miejsce, w którym do skazanego może dochodzić się to, co zrobił na wolności i że tak naprawdę został zamknięty w zakładzie karnym. Mimo tego, że stawił się tutaj sam, to teraz sam już nic nie może zrobić. Jak najczęściej zachowują się skazani po przekroczeniu progu zakładu karnego? Na tym etapie osadzonym raczej towarzyszy spokój. Oczekują na dalsze następstwa związane ze stawiennictwem się do zakładu karnego. Ale pierwsze 14 dni osadzenia to jest taki okres szczególny, kiedy prowadzimy wzmożoną obserwację każdego skazanego, ponieważ jest to okres, tak jak powiedziałaś, wtedy, kiedy trafia do osadzonego, co zrobił i co go tak naprawdę czeka. Bo ten dzień jest pełen adrenaliny, osadzony stawia się do odbycia kary, podlega wszystkim procedurom z tym związanym i kolejne dni tak naprawdę uświadomią mu, że na określony czas będzie pozbawiony wolności. Dzisiaj na potrzeby programu pokazujemy drogę osadzonego, który stawia się do więzienia samodzielnie. Ale w jaki sposób jeszcze można tutaj trafić? Każda osoba, która ma do odbycia karę pozbawienia wolności, otrzymuje od sądu pismo, w którym jest napisane, w jakim terminie i do jakiej jednostki penitencjarnej powinna przybyć. Jeżeli nie zrobi tego samodzielnie, jest doprowadzana przez funkcjonariuszy policji. Takie przypadki często się zdarzają? Większość osadzonych jest doprowadzanych do więzienia przez policję. Ja proszę, przejdzie pani przodem. W dziale ewidencji zakładamy akta ewidencyjne. Deponowany jest dowód osobisty osadzonej. Czyli dowód osobisty nie przydaje się podczas pobytu w zakładzie? Podczas pobytu w zakładzie osadzonemu nie przydaje się dowód. Wystawiamy kartę identyfikacyjną i na ten moment jest to dokument stwierdzający tożsamość osadzonego. Akta są już uzupełnione. Co teraz się dzieje? Wpisujemy osadzonego do księgi głównej osadzonych. Jest to czynność, którą należy wykonać w dziale ewidencji i nadać osadzonemu numer ewidencyjny. Czemu ma służyć właśnie zbieranie danych osadzonych, zapisywanie ich w tego typu księdze? W księdze głównej osadzonych chronologicznie mamy osadzonych wpisanych, którzy w danym dniu o danej godzinie przybyli do jednostki. W takim przypadku godzina przyjęcia do jednostki będzie godziną zwolnienia z jednostki osadzonego po odbyciu kary. Czyli ta godzina ma ogromne znaczenie i to jest ważne dla osadzonego, bo ona została tutaj prawidłowo zapisana. Do tej godziny, o której był przyjęty, musi być zwolniony z jednostki. Wpisujemy kolejny numer osadzonego, w tym przypadku to będzie 1977. Czy ma pani jakieś tatuaże? Tak, na lewym nadgarstku. Co on przedstawia? Koniczynę. Dobrze, zrobimy zdjęcie tego tatuażu, proszę pokazać. Czemu służy fotografowanie właśnie tatuaży? W karcie identyfikacyjnej i w aktach ewidencyjnych musimy mieć zapisane wszystkie tatuaże i blizny, które osadzony posiada przy przyjęciu do jednostki. Zdejmie pani w całości maseczkę, zrobimy zdjęcie do karty identyfikacyjnej.
Zgodnie z artykułem 116 Kodeksu Karnego Wykonawczego, skazanemu nie wolno wykonywać tatuaży i zezwalać na ich wykonywanie na sobie, a także zmieniać wyglądu zewnętrznego w sposób utrudniający jego identyfikację. Nie może więc zgolić lub zapuszczać włosów, brody lub wąsów, albo zmieniać ich koloru, chyba że uzyska na to zgodę dyrektora zakładu karnego. 58, zgłoś się do ewidencji. Zgłaszam się. Mamy osadzoną z wolności. Przyjęłam, zaraz podejdę. Po weryfikacji tożsamości osadzonego funkcjonariusze działu ochrony dokonują kontroli osobistej skazanych. Na początku weryfikuje się zawartość kieszeni i odzieży, w której skazany przybywa do więzienia. Następnie skazani zdejmują odzież, obuwie i bieliznę. Kontroluje się również jamę ustną, nos, uszy i dokonuje się oględzin ciała. Kontrola osobista ma na celu zapobieganie przenoszenia na teren jednostki przedmiotów niebezpiecznych, niedozwolonych. Zdarzają się sytuacje, w których osadzeni deklarują, że nie posiadają przy sobie na przykład przenośnej pamięci, telefonów komórkowych albo innych środków łączności, a czasami również próbują przenieść na teren jednostki narkotyki bądź inne substancje niedozwolone. Jednym z podstawowych badań, które tu wykonujemy, jest pomiar ciśnienia. Mierzymy również wzrost i wagę oraz przeprowadzamy wywiad sanitarno-epidemiologiczny z osadzonym. Są wykonywane też jeszcze jakieś badania w kolejnych dniach pobytu w zakładzie? W ciągu 3 dni od przybycia do zakładu karnego osadzony jest badany przez lekarza. W ciągu 14 dni wykonujemy zdjęcie przeglądowe płuc w celu wykluczenia gruźlicy. Jak wiele z tych nowo osadzonych osób faktycznie choruje, wymaga tej opieki lekarskiej? W naszym zakładzie karnym na chwilę obecną około 400 osadzonych na stałe przyjmuje leki, więc musimy im zapewnić kontynuację tego leczenia. Ile pani ma wzrostu? 1,80 m. 1,80 m. Ciśnienie zaraz się dowiemy. O, ciut podwyższony. Proszę, czyli jednak jest ten stres po przekroczeniu zakładu karnego. Dokładnie. Często to ciśnienie jest podwyższone, kiedy przychodzą tutaj nowo osadzone osoby? Tak, nowo osadzone osoby przychodzące z wolności. Dla nich ta cała sytuacja jest bardzo stresująca. To zresztą jest kolejny punkt tak naprawdę, przez który muszą przejść, bo to nie jest też krótka droga. To nie jest krótka droga, nie jest łatwa droga. Dla osoby, która pierwszy raz ma styczność z zakładem karnym, sytuacja jest ciężka, stresująca. Musimy takiej osobie również zapewnić wsparcie psychologiczne. Czy chorowała pani kiedyś na żółtaczkę, HIV? Nie. Czy spożywa pani alkohol? Okazjonalnie. Okazjonalnie to znaczy ile raz? 2-3 razy w miesiącu. 2-3 razy w miesiącu, dobrze. Jakie najczęściej padają tutaj odpowiedzi? Zdarzają się panie, które piją praktycznie przez cały rok. Dla niektórych odpowiedź okazjonalnie oznacza nawet 6 razy w tygodniu. Dlatego ważne jest, żeby dopytać się, ile dla kogoś oznacza słowo oznacza? Tak, okazjonalnie. Czy w chwili obecnej zgłasza pani jakieś dolegliwości? Nie. Nie, dobrze. W takim razie dziękuję za wywiad. Dziękuję bardzo. Kolejne miejsce, przez które musi przejść nowo osadzona osoba, to magazyn. Ja spakowałam tutaj rzeczy, które wydaje mi się, że wystarczyłoby mi na rok pobytu w zakładzie karnym. Możemy sprawdzić, czy wszystko mogłabym zabrać z sobą do celi? Nawet musimy. Może pani mieć ze sobą w celi jedną kurtkę, 8 gór, czyli góry. Są to rzeczy pod pasa w górę, bluzki, swetry, bluzy, podkoszulki. Każdą rzecz liczymy jako jedną sztukę. Na pewno musi pani zostawić plecak, ponieważ w naszej jednostce nie można mieć plecaków, torebek ani żadnych toreb. No może zacznijmy od przeliczenia, tak? Tak. Ma pani na sobie jedną kurtkę. Tak. Tu widzę drugą kurtkę, więc to już jest można mieć jedną kurtkę, czyli jedna kurtka jest do zdania. Można wymieniać odzież, jak zmienia się pora roku. Każdy oddział ma wyznaczony swój dzień jakby do magazynu. A jeśli osadzona nie ma takiej odzieży, to zakład karny zapewnia ubiór? My zapewniamy jedynie odzież więzienną. Bluza, spodnie, do tego dochodzi koszula więzienna, koszulka. Teraz zakładam rękawice antyprzecięciowe, które zabezpieczają mnie przed przypadkowym zakłuciem bądź skaleczeniem. I sprawdzę, ile rzeczy tutaj nam zostało. Czyli mamy doły. 1, 2, 3,
będzie pasowało, będzie pani mogła to wziąć. Jak często zdarzają się takie sytuacje, że osadzona nie ma rzeczy, które mogła wcześniej spotkać? Bardzo często. Jest to większość przypadków osadzonych, które są doprowadzane do nas w wolności. Inna sytuacja jest, jeżeli osadzona jest przygotowana na to, że trafi do zakładu, wtedy ma możliwość spakowania się w domu, przygotowuje się do tego. Takie osoby przeważnie mają odpowiednią odzież. Natomiast osoby, które trafiają do nas z zaskoczenia nagle, nie mają i wtedy my wyposażamy je. Rodzina też może przysłać rzeczy? Może, ale żeby mogła przysłać, osadzona musi uzyskać talon na paczkę. Żeby uzyskać talon na paczkę, musi zwrócić się pisemnie do dyrektora jednostki o takowy talon. Oczywiście to jest weryfikowane. I to trochę właśnie trwa. Tak. Co do bielizny, ciekawostka. Nie można mieć w naszej jednostce staników z metalowymi fiszbinami. Czyli decyzja należy do pani. Czy zostawia go pani w całości w magazynie, czy nacinamy i wyciągamy te druty. Czemu ma służyć ten zakaz właśnie? Ten zakaz służy bezpieczeństwu. Zdarzyło się parę wypadków, że posługując się drutami wyciągniętymi ze stanika, osadzona dokonywała samookaleczeń, bądź też tak zwanego połyku, czyli zwinięty drut połykała, co powodowało, wiadomo, problemy, wyjazdy do szpitala. Osadzone poddają się tym nakazom, czy raczej w tych sytuacjach próbują czasem negocjować? Różnie to bywa. Osadzone, które trafiają z wolności, raczej nie negocjują, ponieważ cała sytuacja powoduje, że są przestraszone, stremowane, no są w takim lekkim szoku, bo trafiają do miejsca, do którego pewnie nie chciały trafić. Także one bardzo łatwo jakby poddają się perswazji, słuchają i nie ma problemu. Gorzej z osadzonymi właśnie przybywającymi z innych jednostek, z wieloletnimi wyrokami, no tam już zaczynają się jakby większe dyskusje, no ale mamy jakby tutaj dar przekonywania. I zasad trzeba się trzymać bez wyjątku. No tu szczególnie. Tak wygląda zestaw, który osadzona otrzymuje po przekroczeniu murów zakładu karnego. Jest tutaj materac, w środku znajdują się ręczniki, pościele, a także naczynia. Teraz trzeba udać się na teren oddziału mieszkalnego, a to jeszcze nie koniec całej drogi do zakwaterowania w zakładzie karnym. Nim za osadzonym zamkną się drzwi celi mieszkalnej, spotyka się on z wychowawcą. O czym rozmawia się podczas takiego pierwszego spotkania? Przy pierwszym spotkaniu najważniejszą rzeczą jest to, że przeprowadza się dwie rozmowy. Pierwsza to rozmowa informacyjna, a druga to rozmowa wstępna. Podczas rozmowy informacyjnej zapoznajemy osadzonego z wszystkim tym, co w początkowym etapie izolacji może go spotkać. Po rozmowie informacyjnej przechodzimy do rozmowy wstępnej. Zakres takiej rozmowy wstępnej jest bardzo szeroki. Rozpoczynamy od karalności osadzonego, to znaczy, czy już wcześniej przebywał w zakładzie karnym, odnotowujemy to. Będzie to miało bardzo istotny wpływ, jeżeli chodzi o rozmieszczenie skazanego. Dopytujemy też o sytuację rodzinną, o stan cywilny, o dzieci, tak, o aktualną sytuację rodzinną. Jeżeli są dzieci, to gdzie one przebywają, czy były do momentu osadzenia ze skazaną. Zdarza się, że ktoś chce zataić pewne informacje, że próbuje pewnych informacji nie przekazać. Oczywiście, że tak. Dlatego po tym, jak osadzony trafia do oddziału, jakby po przeprowadzonej rozmowie wstępnej, na dalszym etapie prowadzi się badania osobopoznawcze, które właśnie polegają też na tym, aby z obiektywnych źródeł zasięgnąć informacji o skazanym. To znaczy, wysyła się pismo o wywiad środowiskowy, o opinie sądowo-psychiatryczne. Wszystko to, co dostarczy nam obiektywnych informacji na temat danego skazanego i po otrzymaniu tych informacji konfrontuje się z tymi, które są zawarte w rozmowie wstępnej. Skazanego pytamy też o, w nawiązaniu do sytuacji rodzinnej, atmosfery, jaka panowała w domu, czy doświadczał przemocy ze strony domowników, czy sam był sprawcą przemocy, czy zdarzały się ucieczki z domu. Czemu tak naprawdę ma służyć właśnie taka rozmowa i tego typu pytania? Ta rozmowa ma służyć przede wszystkim temu, aby pozyskać jak najwięcej informacji o danym osadzonym. To, że ktoś nam będzie przekazywał nieprawdziwe informacje, to też będzie dla nas pewnym nośnikiem, tak, osobopoznawczym.
Więc jakby tutaj liczy się wszystko. Każda informacja pozyskana bądź nie pozyskana. Są emocje podczas takich rozmów? Zdarza się, że gdzieś do skazanego dochodzi to, że tak naprawdę już jest na terenie oddziału mieszkalnego, że za chwilę wejdzie po prostu do celi i rozpocznie się to odbywanie kary. Oczywiście, że tak. I tutaj znowu całe spektrum emocji, od lęku, płaczu, po poczucie też spokoju, bo czasami skazane bardzo boją się zakładu karnego, nie wiedzą, co ich czeka. A w momencie, kiedy się okazuje, że nie wiem, idąc przez dział ewidencji, magazyn, ambulatorium, spotykają ludzi, którzy chcą im pomóc tak naprawdę, tak? Potem trafiają do wychowawcy, który też przedstawia im to, czego mogą oczekiwać, ale też z jakiej pomocy mogą skorzystać, tak? I to jakby to sprawia, że dany osadzony czuje się bardziej spokojny. Czy nowo osadzona osoba jest pytana też o to, czy na przykład grypsuje? Tak, nowo przyjęte osoby są pytane o to, czy przynależą do podkultury przestępczej i jaką rolę w tej podkulturze pełnią. Jakie najczęściej padają tutaj odpowiedzi? Zdecydowana większość nie respektuje norm podkultury przestępczej i się z nią nie utożsamia. A jak to wygląda w przypadku kobiet, a mężczyzn? Są jakieś różnice? Są różnice. Jeżeli chodzi o mężczyzn, takie przypadki zdarzają się, choć jest to coraz mniejszy procent. Jeżeli chodzi o kobiety, generalnie podkultura przestępcza wśród kobiet nie istnieje, jednak zdarzają się przypadki, gdzie kobiety respektują niektóre z norm podkulturowych. Co to oznacza? Odmawiają osadzenia z innymi skazanymi za określone kategorie przestępstw. To doświadczenie, którego na pewno nie zapomnę. Po długiej drodze nadchodzi gorzki finał – zamknięcie w celi. Początkowo więzień jest w niej sam, sam ze swoimi emocjami, problemami i marzeniami. Od teraz nie będzie miał wpływu na zbyt wiele rzeczy. Jedyne, o czym chce się teraz myśleć, to kiedy nadejdzie koniec kary. No nie mogę teraz tego wyobrazić sobie, co tam będzie. Jak ja stąd wyjdę i nie wiem, co ja tam będę za bramą robiła. Ale to jest coś okrutnego. To jest przeżycie. Dla mnie to po roku jest przeżycie. Do widzenia! Do widzenia! Do widzenia! Do widzenia.